witamy. Widzimy się na kolejnej wyprawie. Mam nadzieję, że nas w miarę dobrze widać. Mam nadzieję też. Czeka nas na pewno bardzo ekscytująca wyprawa. Mamy po godzinie 22. Za nami Opuszczony Szpital w Raciborzu. Dokładnie. Spadamy. To jest obiekt bardzo znany. Było tu wiele ekip. Między innymi TTV. TTV oczywiście, początki. Kryptonim Ghost. I także my udajemy się w to miejsce. Tradycyjnie użyjemy naszych standardowych sprzętów. Ciekawi jesteśmy, co nas tu dzisiaj będzie czekać. Jak wrażenia? No, jestem ciekawy tego miejsca. Zobaczymy, co nas czeka w środku. Na razie, no, miejsce duże jak do wydarzenia. Będzie dużo do szukania. Za kamerą jest Dawid Siemka. Oświetla nas Iwan. Uszanowanie. Także mamy, można powiedzieć, takie dobre plecy, bo tutaj chłopaki nie chcą za bardzo wystąpić w naszym odcinku, ale wiecie, że są naszymi plecami, tyłami. Jesteśmy w czwórkę, jest nam troszkę bardziej raźnie. No i co? Nie przedłużając, chodźcie za nami. Więc znaleźliśmy wyjście takie trochę alternatywne. Jedziemy. Dobra, Daniel idzie pierwszy. Chyba wy nie chcecie być na filmiku, to pójdziecie tyłem. Uwaga na drabinkę. Nieźle. Dobra. Może was złapie na filmiku, może nie? Ło. Na samym dole to się rusza. Jesteśmy w środku. Dobra, nasze plecy weszły. Jedne plecy weszły. Jeszcze Iwan też wejdzie. K2. Ok. Podejrzewam, tam trzeba iść. Aha. A było tamtędy. Zobaczmy, może też tam. No. Jeszcze lewo. Puste pomieszczenie. Ale grube drzwi z metalowymi tymi stawkami. Toalety. A to był opuszczony szpital niepsychiatryczny? Zwykły, nie? Zwykły. Zwykły. Chyba tak. Mhm. Znowu trzeba się będzie wbijać. po jakichś resztkach. O kurde. Proszę zamykać drzwi, pewnie pisze. Tylko że zamazane. O kurde. Mhm. Dobra. No, w sumie każdy brzmiało to będzie każdy. Jestem na górze. Stołówka, podejrzewam. Też wydawanie jedzenia. Chyba tędy. Ta. Toaleta znowu. Ta, zaplecze socjalne mi się wydaje, stołówka. No, wydawanie tego jedzenia. Też mi się tak wydaje, że stołówkę mamy. Gdzie? Tam wcześniej i w prawo. Tak, tam gdzie były te schodki. No, do przygotowywania dań. Tak, i teraz pójdziemy tu. Chyba, że to dalej też nigdzie nie przedziło. Tutaj przebite, więc być może tędy. Tu się sypie stop. Tam jest zabudowane. Nie wiem, czy się przedostaniemy. Tu się kończy. Aha. Tu też się kończy faktycznie. Może jednak nie. A jednak nie. Tak, tam... Chyba nie. Co, koniec? Ty, no dalej nie wyjdziemy. Dobra, inaczej. Ale osmolone wszystko, też się tutaj paliło. Dobra. Jest? Ło, trzeba patrzeć pod nogi. Są schody do góry, dobra. Tak? Dobra, nic. Pomieszczenia dwa. Pod schodami schowek, dobra. Który tam wpadł na nagi? O kurde, to już jest... No. Deska sedesowa na ziemi. Ale klimacik jest fajny. Klatka schodowa w dół. Typowo, no. Tędy byśmy weszli normalnie pewnie. Recepcja, tak jak w tych. Taka mini recepcja. Lodówka. To są wnętrze lodówki. Możesz poruszać przedmiotami, jeżeli ktoś tu jest. Właśnie, K2 wyciągnę. Tutaj też wygląda, jakby to była stołówka. Takie okienka w ścianach. Nie, albo w tych okienkach mogły być luksusfery, nie? Jaki klimacik fajny. Czy wyposażenie zostało? Ale już nie medyczne, ale na razie przynajmniej widzimy, że ten socjalne, czyli fotele, krzesła, toalety. W dół albo... W dół też. Wyjście to jest to, które jest zamurowane. I z tej strony także, tak? Też. Ja tutaj pójdę tutaj zobaczyć. No też, tu chyba nic nie ma więcej. Schowek. No nic. Nawet nie czuć stęchlizną, nie czuć żulem, że tak to ujmę. Będzie ciężko wejść. O, dużo rzeczy na podłodze, nie? Fuck. Jeszcze się świeci, jeszcze świecimy na zewnątrz. Panowie, nie świecić w okno. Jak coś. O, właśnie słychać nas na zewnątrz chyba. Chyba. Nie świecimy latarkami na zewnątrz. Ła! O chłopie. Rozwalamy. Robimy rozpierdziel. Mały. Po drzwiach łazimy. Jezus. Chodzić się nie da prosto, bo wszędzie coś leży. Okej. Okay. Słychać ludzi na zewnątrz. No nie ma co świecić po tych... Syp? Coś tego typu. Dalej jest? O kurde. Ile kondygnacji ty. To chyba ma dwie kondygnacje, nie? Na zewnątrz słychać ludzi. Lepiej tam nie świecić światełkami. Kibel. Tak. Nawet z dolnopuki jeszcze wiszą. Tam się świeci to powiem. No, fajne miejsce. Klimacik fajny. I jaciek. To chyba tam schodami jeszcze na wyższe piętro pójdziemy. Tak, tutaj dalej chyba nic. No. Ładny ten rysunek. Fobby. Dobra, idziemy sobie do góry. Dobra. Tu. Muszę dalej przodem. Spoko. Jak stoją do tej pory, to są wytrzymałe. Jak myślicie, to małe? Strych? Ulubione miejsce. Gołębi. Z poprzedniego odcinka kojarzycie, nie? Gołębie lubią siedzieć na strychu. Ale też miejsce fajne, bo klimacik sobie robi. O, jak tu cieplutko. To od razu idzie. Ty! Pamiętam to miejsce. Teraz mi się rozjaśnił całkowicie system. Gabe albo Piła gdzieś tutaj robili sesję ślepą, nie? No nie wiem, czy to też nie była Legnica. A, bo Legnica też były takie kraty w tych. O kurde, ale mi się oświetliło teraz w głowie. No mi się ten cały filmik przypomniał. Ale chyba tam, uwaga pod nogi. No właśnie. Tu też uwaga. Spuchniałe. Patrzcie gdzie ten. Gdzie stawiamy. Gdzie stawiacie buty. Tak, tutaj też. No to tak jakby się typowo... Oni albo tu, albo tam przeprowadzali sesję ślepą. Ewidentnie, stary. To już mi się skojarzyło. Jeszcze gdzieś dalej? Jeszcze już gdzieś tam dalej. A, jeszcze dalej gdzieś. Więc może zaczniemy tutaj z SB. Z jakimś SB, no. Dokładnie. Ja K2 na razie wyłączam. Będzie jedno K2, jedno SB. Na FM. Power on. AM. Aux mode. Dobra, najpierw AM. 1150 swipe mode i sweep. Także część zwiedzania mamy już ze sobą. Uruchamiamy SB. I żeby lepiej łapało antenka. Miałem jakieś, no... Coś takiego było. No słuchajcie, jak rozmawiają. Pytanie, no czy to nie są czasem jakieś stacje po prostu radiowe. Toalety jeszcze w całości niektóre są. Tu jakieś gabineciki takie mamy w tyłu. Oj. O kurde, to jest jeszcze lepsze wrażenie. Powierzchnia taka cała duża. No. Tam uważać. Nie, dalej nie ma sensu. O kurde. Tak, bo sprzątniałe widzimy. Nie, nic. Tak? Ała. Stał. Albo coś takiego. Ło, też słyszę takie ło. Ja to ściszyłem, to ja podgłośnię teraz. Trochę. Zagłośnię. Tak? O kurde, to nie słyszałem. Było, jesteś wkurzający. Coś powiedziało, ale... Mężczyzna coś powiedział. A, przejdziemy sobie po prostu. Ile tu jest szkła na podłodze. I płytek. Jak? Słyszałem takie jak? Widzimy? Widzimy? Dzięki? Jakaś kobieta powiedziała dzięki? O, o. Zawalony ten. Dobra? Słyszałem dobra. Mamy gdzieś iść? Chcecie nas gdzieś skierować? W górę, na dół? Czy to nie ma znaczenia dla was? Gdzie jesteście? Mówcie coś do tego urządzenia. Czy usłyszymy was przez nie? Oczywiście butelka, musiałem nadepnąć. Oni są tutaj. Oni są tutaj? Tak. Tak, słyszałeś? O kurde. No jesteśmy tutaj. Nie wiem, czy chcecie nas tutaj, czy nie chcecie nas tutaj. Mamy stąd odejść? No, słyszałem no. Nie wiem, czy tak, czy to raczej takie strasznie. No jeśli pozwolicie, zostaniemy tutaj troszkę dłużej i chcemy z wami trochę porozmawiać. Możecie się z nami kontaktować przez to urządzenie, które trzymam w lewej dłoni. Jestem. I tu takie głośne jestem, takie wyraźne kobiece jestem. Przesyłka te toalety właśnie. Tak, tylko jakiś mężczyzna powiedział. Da? Nawet da to jest po rosyjsku czy po ukraińsku? Da. Powiedzieć tak. Chyba tak. Po rosyjsku da, no. No, a jedno i drugie, no. Jeśli... Nie dziękuję. No jeśli tu jesteście, możecie się w każdej chwili z nami skontaktować na to urządzenie, które trzymam w lewej dłoni. Tak, pokazać jakiś skok na urządzeniu przyjaciela, który idzie przede mną. Chcemy znaleźć jakieś miejsce, w którym jest was trochę więcej, bardziej dajecie nam znać, jest większa moc, wasza aktywność jest większa. Szukamy takiego miejsca, możecie nas skierować w to miejsce. Chcemy z wami porozmawiać, chcemy was wysłuchać. To nas nakierujcie w takie miejsce, gdzie jest was dużo, jest wasza aktywność bardzo duża. Koniec. Znowu tam. Znowu, mężczyzna też powiedział. To samo co ja. Jakaś kobieta, no. Chcecie być akceptowani? Czuliście się nieakceptowani przez... Spalone, no? Jestem, słyszałem takiego mężczyznę, jestem. Jesteś tutaj? Gdzie jesteś? Naprowadź nas do siebie. Demoniczny głos widziałem, słyszałem. A potem męski jakiś taki. Nie wiesz, słyszałem... O kurde. Chcemy was zlokalizować, gdzie ktoś, Gdzie ktoś z was może jest w tym budynku? Chcemy znaleźć skupienie waszej energii tutaj. Tak, pomóżcie nam znaleźć was. Nakierujcie nas do was. Coś po rosyjsku? Albo ja coś źle słyszałem. Tak, słyszałem z niego. Dużo postaci mówi tak. Więc tutaj ktoś jest, tak? Chcemy was namierzyć w tym budynku, bo na razie krążymy. Szukamy waszego skupiska energii, takiej mocniej. Jest was więcej, chcemy was poczuć. Może nawet usłyszeć, może nawet zobaczyć. Tylko musicie nam pomóc troszeczkę. Wiedźma? Uuu, zły znak. Na dół? No już na samej górze byliśmy. Stój! Słyszałem stój. Albo stół dziób, coś takiego. Stój albo stół dziób. Coś na S. Seans? Jakiś seans spirytystyczny, czy coś w tym stylu? Czy sobie pobywacie z nami? Patrz, jak strzałki wskazują. Aż się boję, nie wiem. Będziemy. Zostaje. Kto zostaje? Zostajesz tutaj? Dobra, my idziemy na piętro. Tam już, wiesz, przed tym strychem. No. A wystąpię się na pierwszym. No to idźcie z Dawidem. Nie wiem, jak to, nie wiem co to robić w ogóle. No to idziemy na pierwsze piętro, tak jakby. Dobra. Tutaj, tak? O, ciekawie. Ile? Pusto. Spalone. Jesteście gdzieś tutaj? Możecie się ze mną skontaktować na to urządzenie. Jestem. Chyba słyszałem takie mocne jestem. No każde pomieszczenie było salą chyba jakąś. Dla pacjentów tylko. Jest zamknięte. Dajcie coś. Nie otworzysz nawet. No nie, chyba nie. A coś jest? Albo jest właśnie połączone to jedno z drugim. Tak? Chyba tak. Jest tu ktoś z nami? Jeśli tu jesteś, wskaż nam tutaj swoją obecność. Możesz się z nami skontaktować tutaj, mówiąc coś do tego urządzenia. A ja wyciągnę K2, jeszcze na K2, jak nam się ten. Zostawimy sobie tutaj na parapycie Rem-Poda. Rem-Pod zostawiony. Wiemy, że działa. Jeśli ktoś przejdzie, to Rem-Pod nam to zakomunikuje. Możesz przejść koło tamtego urządzenia, możesz nam się skontaktować tutaj na urządzenie, coś odpowiadając. Jeśli tu gdzieś z nami jesteś. Fajnie się te płytki odbijają w tym, od tej latarki. Chłopaki poszli na górę. Aha. Dałoby się krótkofalówkę odpalić, tylko oni mają wyłączoną, nie wiem. Czy oni włączali krótkofalówkę, czy nie. O. Tu jest co, wejście? Macie włączoną krótkofalówkę, czy nie? Nie włączyli. Nie włączyli, wołaliśmy was, czy słyszycie, ale nic jeszcze... No dobra, dobra, też właśnie włączyłem, pomyślałem o tym, dobra. Dobra, także jesteśmy na ulicach. No spoko. No tutaj mam składowisko umywalek. O, otworzyłeś to. O. Czy dało się otworzyć? Aha. Spoko. Jest... Jak ci... Co ci to przypomina? Jakieś... Wiem, że to na pewno były jakieś szyby. I co, się tędy wchodziło? Czy co to było? Poczekalnia? Nie wiem. No. Tu, tam jest bardzo ładna ta... Tam pomieszczenie zrobili wysypisko umywalek typowo. Możesz sobie zobaczyć. Dużo ich. O. Chyba sobie kliknąłem was, albo wyście coś chcieli. Dobra. Dobra, myślałem, to w takim razie ja coś kliknąłem, dobra. No, ja Rem-Poda zostawiłem u nas na piętrze na parapecie. I na razie jestem zdalny. No ja też mam go daleko ustawionego i na razie też mu się nie włącza. Jest ktoś z nami? Niech się spróbuje z nami skontaktować na to urządzenie. No słyszałem tak, jeśli tu jesteś, to nam coś jeszcze o sobie opowiedz. Przeszłem i nic. No jak mnie słyszycie? Teraz tutaj Rem-Pod, u nas Rem-Pod zadziałał, bo się bawię teraz krótkofalówką koło niego. No. Ale u nas Rem-Pod się nie włącza, tylko kadłika. Tak? Teraz na moim pod zaczął śpiewać. Dobra, to polówka tylko w waszych momentach. Dobra. Dobra. Będziemy świrował. Chyba, że go zostawimy, ale krótkofalówkę tylko przełożmy go z miejsca na miejsce. Dobra, działa. Co mu tak bije? No słyszałem, że ktoś tu z was jest. Możecie się odezwać do nas na to urządzenie. Jest tu ktoś z was? Ktoś powiedział nam tak. Stój. Stój? Ale stoję. Kto ma stanąć? Chyba pójdziemy do was na górę, macie, jak macie coś skoki na K2, to u was jest coś ciekawszego. Ja u siebie nie mam nic na SB. No tylko pytanie, czy my was znajdziemy, nie? W tym labiryncie. Aha, przez to macie spowodowane skoki. Dobra, myślałem, że... Bo u nas to samo, też nic nie ma ciekawego. Miałem tylko pytanie, zadałem, czy ktoś tu z nami jest, ktoś powiedział tak i potem już nic nie chciał mówić, więc... Coś mi się tak wydaje, że tylko tak sporadycznie jakieś odpowiedzi się znajdują. Mów, słyszałem. Co mam? Dobra. Okej, bez odbioru. Nie pchaj się, przywitaj się, coś takiego. Halo, coś chcieliście? Mówiłem, że możecie się skupić na jakimś jednym pomieszczeniu i jakoś się zaraz odnajdziemy. Chodźmy zaraz na jednym pomieszczeniu. No dobra, okej. Mamy się skupić na jednym pomieszczeniu. To może to na tym pomieszczeniu obok tego naszego Rem-Poda. Przejdą, to się wystraszą. Szafy. No i dobra. Fajne pomieszczenie. Gazeta nawet na tym. Wow. Ty. Ktoś próbował się dostać od zewnątrz. Albo wydostać. Wygląda bardziej, jakby się ktoś chciał wydostać. Cóż, znowu jakiś tak na telefonie. Na tym, na SB. Jest tu ktoś z nami? Już słyszałem takie nie. Gwiazdka. Jesteś tu z nami? O, co jest? Kabel. Kabel mi przerwał. Miecz. Ale co miecz? Macie coś, czego my nie mamy? Miecz. Znowu kabel. Może nam ktoś coś o sobie opowie, jeśli ktoś tu z nami jest. Jak masz na imię? Byłeś tutaj pacjentem? Jeśli byłaś tutaj pacjentem, to jak masz na imię? Znowu kabel. Dobra. Oj, kabel mi się zrzucił. Jakaś kobieta odpowiedziała, że była tutaj pacjentką. Kim jesteś? Jak masz na imię? No znowu kabel. No i... Jest, ale gdzie? Jesteś tutaj gdzieś? Ktoś ją inny widzi? My jej nie widzimy. Tam? To znaczy gdzie? Może nas jakoś skierujesz do siebie. Jest, ale gdzie jest? Dobrze idę? Git? Dobrze idę? Gdzie jesteś? Prowadź nas do siebie. Mam iść do góry, na dół, w lewo, w prawo. Jesteś tu gdzieś? Poczekaj, niech się wystraszą tego. Niech się wystraszą tego, jak się im włączy. Idą. Chodź ta. Skapnę się. Rem-Podzik tam stoi na tym toaletecie. Kobieta mnie prowadziła do siebie, tylko że zgubiłem trop. Z tego pokoju, z tego pomieszczenia chciała nas prowadzić. No już wyszłem tutaj i albo ona, albo ktokolwiek prowadził nas po prostu w jakieś miejsce, nie? Że on ją widzi i ona zaczął ją do niej prowadzić, jakiś mężczyzna. No też ktoś próbował właśnie wyjść. W tym miejscu tylko miałem odpowiedź od kobiety, nie? No, w tym pomieszczeniu? No, w tym jest naj... Dobra, ja podgłaśniam. Duch? No. Możecie mi przewiązać uszy, oczy. I będzie tak wiarygodnie, ale zamknę oczy i siądę sobie na to. Witam. Jestem Daniel, chciałbym z tobą porozmawiać. Jeżeli jesteś w tym budynku, albo w tym konkretnym pomieszczeniu, albo czy możesz tu przyjść, skomunikować się ze mną. Możesz przemówić przez urządzenie. Możesz wskazać swoją aktywność, dotykając któregoś z urządzeń, które stoją na parapetach. Czy chcesz nam coś przekazać? Do 6? Mężczyzna jakiś powiedział coś do 6. Co masz na myśli, mówiąc do 6? Mamy coś słowa po czesku. Jeżeli tu jesteś, czy możesz puknąć? Mama, coś? Kobieta, jakaś dziewczyna powiedziała mama. Ja. Kobieta powiedziała ja. Witam cię. Mężczyzna powiedział ja. Jest was tu dwóch? Czy możecie się przedstawić? Powiedział mi. Co teraz, mężczyzna? Przedstaw się. Albo wpłyń na któreś z urządzeń. Pokaż, że mężczyzna. Chcę, abyś ty się pokazał. Straciłeś życie tutaj, w tym szpitalu? Czy błądzisz tutaj? Usiądź. Daj, mężczyzna. Nie możemy tutaj usiąść, jest tutaj dużo szkła. No. Czy możesz dotknąć któreś z urządzeń w ten sposób? Drugie takie samo masz. Zostaje, mężczyzna, co powiedział. Jesteś tutaj? Zostaje. Nie, mężczyzna. To gdzie jesteś? Gdzie mamy cię szukać? Albo czy możesz tu przyjść? Diabeł! Mężczyzna powiedział diabeł. Wejdź! Mężczyzna powiedział wejdź. Wejdź czy wyjdź? Odpowiesz? Możesz wpłynąć też na urządzenie, które jest tutaj na podłodze. Nie, powiedziała kobieta. Nie potrafisz tego zrobić? Skorzystaj z baterii, z energii tego urządzenia. Proszę wróć. Mamy wrócić w inne miejsce? Wyjdź stąd! Mężczyzna powiedział, wyjdź stąd! Dlaczego mamy wyjść? Ja wszystko widzę. Kobieta. Kobieto. Weź ją, mężczyzna. O, shit. Ilu was tu jest? Jakieś krzyki kobiet słyszę. Pomocy! Mężczyzna! Mężczyzna pomocy? Co się dzieje? Czy możecie się jeszcze odezwać? Tak, powiedział mężczyzna. Jestem. Mężczyzna powiedział. Skoro jesteś, to przedstaw swoje imię. Czy masz złe zamiary w stosunku do nas? Czy mam stąd wyjść? Mówiłeś, że mam stąd wyjść. Dlaczego mam stąd wyjść? Okej, mężczyzna. dużo głosów, że on nie wiedział w ogóle co mówić. Idziemy? Mężczyzna? Ilu was tu jest? Kogo jeszcze pytasz? Kobieto, jesteś dalej tutaj? Do widzenia, mężczyzna. Chcę. Coś chciał, mężczyzna. Chcę, coś chciał. Jesteś zabawny. Dobra. Ponawiam pytanie, czy możesz czymś rzucić? Musimy, mężczyzna. Puknąć. Co musicie? Co musicie? Odpowiesz? Się okazało, mężczyzna? Co się okazało i co musicie? Kończymy? Czy jeszcze coś chcesz powiedzieć? Chcemy z tobą porozmawiać. Spróbuj. Skąd, mężczyzna? Wtedy, mężczyzna? Można wiedzieć coś po takiej rosyjskiemu. Można widzieć. Czy rozumiesz mnie? Dlaczego tu jest? Panie Maju. Po rosyjsku czy po ukraińsku? Rosyjski. Czy rozumiesz mnie? Rozumiem. No. Dobrze. Idziemy. Będziemy powoli opuszczać ten budynek. Więc jeżeli jesteście tutaj, to tutaj zostańcie. Nie podążajcie za nami. Wow. No miałem taką chwilową rozmowę, ale taką... No na coś wpadała fajna odpowiedź, a zaraz już wyszło z kontekstu. Aha, no, ponieważ... Ja też właśnie tak słyszałem, że jak tak słowo do słowa, to tak w ogóle nic ze sobą nie ten... nic się nie kojarzyło. Dobra. Dobra. Przyjdziemy na kadwójkach, czy patrzymy... No, czyli przyjdziemy jeszcze całość na kadwójach, nie? No. Dobra. No coś się tam zgrywało? Czy mi nie powiesz? Troszkę, aha, no dobra. To zawsze coś, nie? Oj, kabelek. Oj. Muszę go wcisnąć jakoś. Jestem pewnie gdzieś biały. Oj, kabel. Okej. Nie, ja nie zrozumiałem, co powiedział. Ale chyba tak. Za głośno. Nie? Już tam nie idziemy. Aha. Jest tu ktoś z nami, chce się z nami jeszcze skontaktować, póki tu jesteśmy. Niech nam coś odpowie na urządzenie, które trzymam w lewej dłoni. Za chwilę wychodzimy. Jeśli macie siłę, spróbujcie się z nami skontaktować. No. Czasami są jakieś skoki na SB. Takie przeskoki. Kto? Abonat? Prawie północ jest. Na dół. O, coś jest. O, czyli jedzenie. Zrobię zuma. Może będzie widać. Nadchodzi? U ciebie już nadchodzi? Ktoś z was nadchodzi? Niech podejdzie, niech powie nam coś do urządzenia. Pogratuluj. Pogratuluj? Komu mamy gratulować? Tu? Słyszałem takie tu. Jesteście tutaj? O Jezu, co się tu działo? Jaka libacja, jaka to była libacja. Księżęce? Kustosz. No tak, jak mogłem kustosza pomylić z księżęcym. Nice. Macie ostatnią szansę z nami się jeszcze skontaktować. Spróbujcie na to urządzenie, które trzymam w lewej dłoni. Wystarczy, że coś powiecie do niego, my to usłyszymy. Albo uderzcie coś, uderzcie w coś. Czy poruszcie drzwiami, uderzcie w coś. Tak, żebyśmy to usłyszeli. Co powinniśmy zrobić? Uderz w coś albo czymś porusz. Albo daj nam na któryś z urządzeń znak. Jeśli tu jesteś... No, czekaj, znowu kabel. Kobieta jakaś była. Znowu muszę. Igły? A z której strony? Coś takiego. Z której? Wiemy, że dla was nie istnieje czas i przestrzeń. Czy możecie w tym momencie podejść do tego urządzenia na parapecie? Albo powiedzieć coś do tego urządzenia. Witaj? Męski głos. 3, 3, 3. Raz, dwa, trzy, no jest nas 4. Chyba, że was jest z 3. Jesteś gdzieś w tym pomieszczeniu? W tym momencie? Nie? Nie. To gdzie jesteś? Gdzie mamy cię szukać? Czy mamy cię nie szukać? Bo nie chcesz tego, nie życzysz sobie tego. No dobrze, nie będziemy ci zajmować czasu i jeśli nie chcesz naszego towarzystwa, idziemy sobie stąd. Gdzie to było to zejście na dół i wyjście? Rozumiemy. Zostań w tym miejscu. Nie chcę zapytać swojego spokoju. Nie podążaj za nami. Nie podążajcie, nie podążaj za nami. Nie macie do tego prawa, zostańcie sobie w tym miejscu. Macie w tym miejscu zostać, nie podążajcie za nami. Dobra, SBO. Jezus, kabelek mi się popsuł i muszę go trzymać teraz porządnie. Wejście nie było wstąd, czy jeszcze zbieramy dalej? Wyjście chyba w tą. To jeszcze było coś? Do wyjścia. No, chcemy do wyjścia, nie? No, no to dobrze idziemy? Co? To dobrze idziemy? Tak. Aha. Jedna dziura jest za nami. Aha. A, to czekaj, bo były dwie? Nie tu? To chodźmy zobaczyć jeszcze dalej. Tu byliśmy? Nie pamiętam, że jeszcze chodnikiem nie wyżłobienie. Aha. No to, to znaczy... Włączam jeszcze taką aplikację i możesz w nią wpłynąć, generując... Jakiś obraz, tak? Jakiś obraz. Właśnie. Aha, no. Jeżeli potrafisz, to zrobić, spróbuj. Spróbuj wpłynąć na aplikację i nam jakiś obraz wygenerować. Wystarczy twoja myśl. No tak, no to żeśmy tutaj nie szli. Co to było? Dobra. To te drzwi tak dźwięk wydało, dobra. No tu nie byliśmy. No tu też. LOL. Ej, typowo. No. Jak jakiś pokoik dla kogoś. Z kotkami. Ty kurde, a może dla kotów coś tu zrobił? Tylko dla kotów, nie? No, nieźle. No tu nic. Śmigamy dalej. Komu to? Jakiś... A to jemu, dobra. Dobrze. Panie Iwan, proszę nas nie straszyć. Ej, tu żeśmy jeszcze nie byli. Straszna twarz. O, jakiś diabeł, patrz, wcielony. Wcielony diabeł na ścianie. Diabeł wcielony na ścianie. Nieźle. Tak, tak, dokładnie, no. No one są mocne na tym... Zapotrzebowanie żywnościowe znowu. Tak, znowu to samo, no. No bo ta latarka ma to do siebie, że ona godzinę na tym mocnym świeceniu wytrzymuje. Mniej więcej. Albo ni mniej, ni więcej. Tu coś jest? A, my wchodzimy na ten. Wiem gdzie. O kurde. Nie byliśmy tu jeszcze. Dobra, zrobimy takiego eksplora jeszcze. Aha, to koniec jest. No to koniec eksploracji. Myślałem, że coś jeszcze jednak faktycznie obczaimy. Ale to była tak, to była jakaś umywalka ty. Ej, patrzcie co tu się dostaje do środka. To są korzenie. Drzewa z góry. Przez ścianę przelazło. I to jest wilgotne tutaj, dlatego to se przyszło. Bo wilgoć zbiera wodę, nie? Zbiera se wodę i se rośnie na górze, ale jaj. Ciekawostka taka. Dobra. Daniel, prowadź pan do wyjścia. No. jak pamiętasz, jak się szło. Trzeba według tą wybór. No. To nawet zgrzejnik? Nie, to drzwi jakieś. O, dobra. Strzałkę mamy. Okej, zobaczmy się. O. No nie, popatrz. Tak, to tylko chyba widzę, że... Oj, padło? Padła czołówka? No, czołówka mogła mi paść. No, czołówka pada, więc będziecie musieli... Doświetlajcie mi do wyjścia, tylko już ten... Tak, doświetlajcie mi do końca do wyjścia. Uwaga pod nogi, panowie i panie. ten, do końca... Panie? No, panowie tylko. Panie? Panie. No, były to jakieś kobiety, odzywały mi się na ten, na Spiritboxie, ale jedynie było. Aha, o Boże, tędy, dobra. No, Iwan ma zawsze lepsze... No, lepsze orientacje. Orientacje ma lepsze. A faktycznie, to... Tak, to... Tak. No właśnie. Tak, tak. Aha, tak, 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 no dokładnie jest. Dobra, więc fajnie poszło. No, coś tam może jeszcze zobaczą na tym... na filmiku. Ja się teraz tam oświetlam, więc może będzie widać. Czekajcie, bo teraz albo w lewo, albo w prawo. I tam, tak, bo pamiętam, że w lewo skręcaliśmy do tych schodków. Dobra. O, jesteśmy. Także my wychodzimy i zaraz widzimy się na zewnątrz. A więc wyszliśmy. No, wyprawa ciekawa. Jej, co się tam działo? Najfajniejsza mi się wydaje ślepa sesja na końcu. Myślę, ale że był kontakt. Też, był kontakt, bo... Dużo tych też było wiadomości na SB do mnie. Jak ty mówiłeś właśnie i... Dużo właśnie na dole. Było, że mężczyzna jest, tak, i że chciał nas prowadzić do kobiety, albo kobieta tak jakby mężczyzna chciała nas ochronić, walczyła z tymi mężczyznami. Też coś takiego. Ale później było dziwne... Tak, było. Aha, no. Tak, tylko później było dziwne to, że... Mężczyzna krzyczał pomocy. Mówię, że też, mężczyzna tak, mężczyzna potrzebuje. Także co się działo? Ja pytałem, co się dzieje. Walka pomiędzy czymś i przy okazji mężczyzna i kobieta też tam występowali. I ja też właśnie miałem, zanim do sesji tam doszło, jak zwiedzaliśmy piętro z Iwanem, to miałem tak, że po prostu w jednym pomieszczeniu kobieta prosiłaby, żeby z powodzeniem iść, jakby nas chciała nakierować, ale zgubiłem po jakimś czasie trop. I zostawiliśmy też na chwilę Rem-Poda na parapecie, no i nic na tym Rem-Podzie nam się nie... Oprócz tego, że zabawa z krótkopalówkami coś nam tam dywała na pewno na Rem-Poda, nie? Te mikrofalówki, krótkopalówki nam się zawsze mylą. Ogólnie... Wiecie o co chodzi. Na SB jak zwykle standardowo możemy powiedzieć, że mnóstwo. Coś się raczej na nagranie wyłapie. Ogólnie oprócz młodzieży gdzieś tam chodzącej wokół budynku, to raczej spokój, no pytaliśmy, czy może czymś rzucić, coś dotknąć, coś puknąć, tak, drzwiami, nie ma nic, nie będziemy tutaj nic obalać, czy nic ani potwierdzać, ani obalać, że coś tu jest, no nie będziemy po prostu też wymyślać, że coś gdzieś się ruszyło, skok na K2, nie było nic. Nic nie było na K2. Więc skoki na K2 były, jak żeśmy się porozumiewali przez krótkofalówkę. Na pody tak samo. Także no było rozdzielenie. Ślepa sesja chyba najciekawsza, więc... Najciekawsza, najwięcej. Już ją widzieliście, więc no. Sami wiecie, że no chyba było tam grubo. Sam usłyszę na końcu. Było tam grubo. Ogólnie eksploracja miejsca fajna. Bardzo duże, ciekawe miejsce, dużo labirynt można. Jeżeli chodzi o strych, to trzeba uważać na podłogę. I tak, uważajcie na podłogę, gdybyście to... Reszta jest ok, jeżeli chodzi o... Tam, tak samo na parterze, przy wyjściu też uważajcie, bo są te rury, też jest podłoga niepełna. Ogólnie, no nie zalecamy takich eksplorów. No, nie. Komuś, kto no, nie ma jakiegoś tak doświadczenia dużego, tak. No to jednak... Nie powtarzajcie za nami. My już troszkę tych wypraw mamy. Jak widzicie, po odcinkach jeszcze wcześniej troszkę praktykowaliśmy. Bez jakichś nagrywek. Później lekkie nagrywki na Instagramie, które możecie zobaczyć tak samo. Mamy je na Instagramie. Jakieś tam pierwsze nagrania. Jeszcze może troszkę tak zabawnie. Chaotycznie, zabawnie jeszcze troszkę, tak. Ale powoli się wdrażaliśmy, więc jakieś tam już pojęcie mamy. I w miarę jesteśmy już czujni. Więc co, mamy nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Będziemy myśleć nad kolejnymi miejscami. Jeśli wam się spodobał, to dajcie nam lajka, tam komentarz, napiszcie, co wam nie pasowało, co wam pasowało, co poprawić. Przede wszystkim bardzo dziękujemy, wbiła nam 100 słów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego wyniku. Mamy nadzieję, że może swoich znajomych zaprosicie do oglądania naszych odcinków. I tych subów przybędzie. Mamy nadzieję, że będzie się wam bardziej podobać, będziemy się starać bardziej. Teraz ograniczyliśmy troszkę urządzenia. I jeździmy już w dalsze miejsca. nie tylko mamy Polska, ograniczone urządzenia, już Ghost był ściszony, myślę, że tam nie będzie przeszkadzał z tym... Z trzaskaniem, tak, ta, z trzaskami, tym. No, tak samo przy okazji magnetometr. GT, magnetometr już też nie będzie przeszkadzał, też się na tym skupiliśmy. No i ogólnie, no jeżeli będzie to nagranie na Instagramie z GT, no to tam będzie to słuchać, ale na materiale głównym zobaczycie. To raczej nie będzie nic wam przeszkadzać, więc macie SB. Jest ślepa sesja. Zapomnieliśmy niestety siatki laserowej, ale na kolejnym... ją ze sobą, ale nie załączaliśmy. Tak, na kolejnym, sesji. Mogliśmy na kolejnym odcinku po prostu się jej użyję i myślę, że to spamiętamy, że jej nie było teraz. Tak, nadrobimy. A więc co? Do kolejnego, myślę. Zbieramy się. Jest już grubo. Chyba? Po północy. Po północy. Dokładnie. Także po prostu pozostaje nam iść i z tego miejsca żegnamy się z wami. Do następnego. Kolejnego.